Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, poza tragiczną pandemią, cała Polska żyje dziś sprawą Daniela Obajtka, któremu majątek rozmnaża się w rękach, jak królowi Midasowi. Aby przedyskutować, co ona oznacza dla całej Polski i układu, który stworzyła partia rządząca, zaprosiłem wyjątkowo celnych, znamienitych znawców tego typu problemów, naszych gości. Ale zanim do nich przejdziemy, chciałbym przypomnieć, że można zadawać pytania zarówno mnie, jak i naszym gościom, do których postaramy się odnieść. A więc, proszę Państwa, przedstawiam naczelnego obajtkologa kraju oraz pana marszałka, dzisiaj posła Marka Sowę oraz byłego szefa Centralnego Biura Śledczego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pana ministra Pawła Wojtunika. Panowie, witam serdecznie. Dzień dobry. Marku, przedstaw może, od kiedy stałeś się fanem pana prezesa Obajtka i czego się o nim dowiedziałeś? No to pewnie miała być piękna historia o człowieku, który z nicień społecznych zdobywa szczyty władzy, pokonuje kolejne szczeble awansów społecznych. No ale dzisiaj już wiemy, że to byłaby historia nieprawdziwa, że prawdziwa historia to jest raczej historia mrocznego, podwójnego życia człowieka, który kiedyś był wójtem gminy Pcim, a dzisiaj jest prezesem największej spółki paliwowo-energetycznej, który w trakcie swojej działalności publicznej, będąc wójtem czy prezesem ARiMR-u, dorobił się majątku gigantycznego, na które nie ma absolutnie żadnego pokrycia i który na pewno nie pochodzi z samorządowej pensji. Człowieka, którego żądza posiadania tak naprawdę zgubiła i dlatego dzisiaj o nim mówimy. Ja nie mam żadnej wątpliwości, przyglądając się tej osobie, nie ukrywam, że jeszcze pełniąc funkcję marszałka wiele informacji na ten temat w środowisku samorządowców krążyło, ale wówczas nie miałem absolutnie czasu na to, aby tym tematom się przyglądnąć czy zobaczyć. Ale dwa takie elementy bardzo mnie poruszyły, że coś z tym gościem jest nie tak. Pierwsze, to w momencie, kiedy zrobił pokazówkę z Beatą Szydło, malując szkołę, której remont został sfinansowany z budżetu państwa, z pieniędzy ministra edukacji. I drugi element, kiedy zatrzymajmy się przy tej sprawie, bo zdaje się, że ta szkoła została sfinansowana z pieniędzy po wichurze, której w ogóle nie było. No to jest w ogóle przeciekawa sytuacja, bo ja już zweryfikowałem w 2015 roku. Ta wichura rzekoma nie została nigdzie odnotowana. Ani w Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, ani w województwie. Natomiast Daniel Obajtek posługiwał się zaświadczeniem prezesa OSP Pcim. I to mu starczyło. To pokazuje po prostu... W gminie pewnie byli zadowoleni. Pewnie w gminie tak. Natomiast patrzymy tutaj z punktu widzenia mechanizmu funkcjonowania państwa, uczciwości człowieka. I drugi element, chyba jeszcze ciekawszy, po objęciu funkcji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa musiał złożyć rezygnację z pełnienia funkcji wójta. I on zaskarżył tą swoją rezygnację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. No i mówię, coś z tym gościem jest nie tak, sceniczny, bezwzględny, trzeba się przyglądnąć. I postanowiłem zweryfikować te wszystkie informacje, które miałem wcześniej, które do mnie napływały, które napłynęły tam z biegiem czasu. I w 2018 roku nie miałem żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z gościem, który rocznie wydaje 7-krotnie więcej niż zarabia, który ma duży rozmach inwestycyjny, który jest uwikłany w różnego rodzaju biznesy i postanowiłem zainteresować tą sprawą Centralne Biuro Antykorupcyjne, składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez niego i podobną korespondencję uruchomiłem dwukrotnie do ministra Kamińskiego.
dzisiaj, wówczas powiedzmy poza jakimś niewielkim zainteresowaniem medialnym, ta sprawa nie nabrała żadnego tempa, ale w ostatnich tygodniach materiał się okazał złoty, idealny, wiedza się poszerzyła, ludzie opuściły bariery. Dzisiaj już wiemy o majątku, o kilkudziesięciu działkach, wiemy dzisiaj o 10 budynkach, budowlach, apartamentach, pałacach. To sprawę Obajtka według ciebie, no bo przecież takim cynglem było to, że w mediach pojawiły się bardzo stare taśmy, które były w zasobie prokuratury. No tak, ale określone podejrzenia. Z punktu widzenia też doświadczenia, ludzi nie bardzo interesuje treść rozmów, natomiast ich forma interesuje. No tutaj po prostu trzeba powiedzieć, że Daniel Obajtek jest bezkonkurencyjny. To znaczy jego... powiedzieć, że te taśmy nie były nielegalne. Tak. Wolno nagrywać rozmowę, w której się bierze udział. Nie tak. Wolno nagrywać osób trzech. Prywatnych rozmów. Ja absolutnie nie chcę robić znaku równości, bo nie ma absolutnie żadnego, żeby była jasność. Oddzielam prywatne spotkania od wydawania poleceń biznesowych, od kierowania firmą, od prowadzenia. No, na tych taśmach po pierwsze słyszymy, że on jawnie łamał ustawę o ograniczeniach dla osób prowadzących, będących czy zajmujących funkcje w samorządzie. On łamał ustawę o samorządzie gminnym. Swoją spółką, czy też instruować, jak zniszczyć spółkę wójt? To chyba było podwójne działanie, bo z jednej strony, mając zainstalowanych w tej poprzedniej firmie swoich informatorów, pani prezes Paryła, to można powiedzieć z nazwiska, czy to kuzynostwo jego, Bernadetta i Grzegorz Obajtek, dawali mu informacje z wewnątrz firmy, w której wcześniej pracował, ale z drugiej strony już był wspólnikiem, miał masę biznesów wspólnych, wspólne własności z tymi właścicielami TT Plast, i on działał na rzecz po prostu tego przedsiębiorstwa. On starał się z jednej strony zniszczyć spółkę wujów, którzy wyciągnęli do niego rękę, ale też przejąć ten biznes wujów i rozwinąć spółkę, w której, no jak sądzę, miał wówczas ciche udziały, tak to należy, a na pewno miał dochody gigantyczne z tego tytułu. A co mieli zarzucić gangsterzy i co zeznali na temat jego udziału w tym procederze? I to jest jeden element. Oczywiście ta sprawa swój finał miała w akcie oskarżenia. Na tej ławie oskarżonych zasiadło bodajże 8 osób. Daniel Obajtek wspólnie z prezesem, z innymi miał tych zarzutów najwięcej postawionych. To były zarzuty korupcji, łapówkarstwa, oszustwa i chyba działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Ja dobrze kojarzę, że jeden z tych gangsterów zeznał, że Obajtek brał od nich łapówki. No, nie tylko zeznał, ale jeden z tych oskarżonych zawarł porozumienie z firmą, której wyrządził szkodę wielkich rozmiarów. Z tego co wiem, to spłacił też tą wyrządzaną szkodę i zabiegał, zwrócił się do sądu o dobrowolne poddanie karze w tym zakresie. To porozumienie z firmą, której wyrządził szkodę, było jednym z elementów, aby się o to dobrowolne poddanie karze ubiegać, więc te zeznania no, chyba były bardzo poważne, tak należy to traktować. Natomiast ciekawsze jest to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość po objęciu władzy. Ale chwila, moment. Zeznali, że dawali Obajtkowi łapówki wtedy, gdy on był burmistrzem Pcimia, tak? Wójtem Pcimia, tak. Jest zeznanie o 50 tysiącach złotych, tak. I jak on się z tego wykaraskał? No, to co chyba trzeba powiedzieć, to już wówczas jego obrońcą był obecny komisarz do spraw rolnictwa, komisarz Wojciechowski. To był jego obrońca, jeden z trzech. Z Olafem Europejskim. Tak, to jest jeden z trzech obrońców Daniela Obajtka, który go reprezentował w sądzie w Sieradzu. Oni grali na zwłokę. Widać, że była to strategia taka, aby przenieść rozstrzygnięcie, wyrok, żeby zapadł już po przejęciu władzy czy po zmianie władzy.
na którą z każdym miesiącem jednak się zanosiło. W 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na ruch wówczas absolutnie niezrozumiały. Dzisiaj wiemy, że to była ustawa dedykowana Danielowi Obajtkowi, Lex Obajtek, zmiany w kodeksie karnym, tak aby z sądu wycofać akt oskarżenia przeciwko Obajtkowi i później nawet nie dać możliwości zaskarżenia takiej decyzji i zamieść sprawę pod dywan, wyczyścić temat Obajtka całkowicie. Ale to jest tylko jeden z elementów. Chciałbym się zatrzymać i spytać pana ministra o zdanie. Jak to jest, że w Polsce robi się ustawę pod wójta Pcimia? Znaczy, gdybym ja miał w tamtych czasach problem jakiś i trzeba byłoby mnie... No to przecież ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś pod jakiegokolwiek innego polityka zmieniał prawo. Gdzie się kryje ta moc Daniela Obajtka, że tak mu wszyscy dobrze życzą? To jest nie tylko moc Daniela Obajtka. Należy patrzeć na tą zmianę prawa o prokuraturze w szerszym kontekście. Przede wszystkim to była zmiana pozwalająca, dająca prokuratorowi generalnemu, który do tej pory był takim menadżerem prokuratury, dająca władzę absolutną ober prokuratora nad wszystkimi prokuratorami. Większość z Państwa nie wie może, ale prokurator generalny może zmienić decyzję każdego prokuratora, wydać polecenie w każdej sprawie, to znaczy w najmniejszej sprawie, jak to się mówiło kiedyś kolokwialnie w Pcimiu, może kazać postawić zarzuty komuś, kto jest niewinny, bo tak chce. I ta ustawa przede wszystkim dawała takie kompetencje nowemu prokuratorowi generalnemu. I stąd ta możliwość ręcznego sterowania sprawami, oczywiście, tak, ze sprawami dotyczącymi polityków opozycji. Tak, ja znam przypadki od prokuratorów, którzy mówili podejrzanym, nie widzimy powodów do zarzutów, natomiast mamy pisemne polecenie prokuratora generalnego lub krajowego, żeby w tej sprawie postawić zarzut i stawiają w konkretnej sprawie zarzut. Natomiast sprawę Obajtka należy, ja widzę w trochę szerszym kontekście, ponieważ to nie było tylko lex Obajtek, to było lex bezkarność dla swoich. Proszę pamiętać, że w ten sposób wyciągnięto z sądu, powiem tak nieładnie, kolokwialnie, bo trudno o jakieś eleganckie słowa, wyciągnięto z sądu sprawy agenta Tomka, który również był oskarżonym, i kilku innych ważnych polityków. W związku z tym to była ustawa, która miała z jednej strony dać możliwość ścigania nie swoich, opozycji nielubianych, zakwalifikowanych do jakiejkolwiek grupy prześladowanej, a z drugiej strony i uniewinniać, tak żeby nie trzeba było łaskawiać na koniec, tak jak to zrobiono w przypadku Kamińskiego, Wojcika i dwóch dyrektorów, czyli na podstawie, na etapie postępowania przygotowawczego ucinać proces karny i proszę pamiętać, że to są decyzje ostateczne. To praktycznie z punktu widzenia prawa uniemożliwia ściganie w przyszłości za te przestępstwa. Zresztą podobnie, nie wiem czy panowie pamiętacie, kiedy nie cofnięto immunitetu w parlamencie ministrowi Kamińskiemu za sprawę tak zwanej wilki w Kazimierzu, prokurator również podjął na dzień postępowanie i niby je przeanalizował i prawomocnie umorzył. W związku z tym ta ustawa, ona zniszczyła niezależność prokuratury, ta ustawa wprowadziła niepraworządne narzędzie w prokuraturze i choćby z powodu tej regulacji, z tego co się dzieje w prokuraturze, Polska nie spełniałaby, gdyby aplikowała do Unii Europejskiej, Polska nie spełniała podstawowych warunków praworządności. Także to jest szerszy problem, oczywiście bardzo wyraźny i jak co też widać to w sprawie Daniela Obajtka. Ale tak jak Radku zadałeś pytanie, co przecież trudno sobie to wyobrazić, tak samo jak trudno sobie wyobrazić, że prezydent łaskawia w połowie postępowania karnego skazanych w pierwszej instancji, i tak dalej. Powołując się na przykład amerykański, to jednak prezydent Ford ułaskawił Nixona, zanim ten dostał zarzuty. Więc złe precedensy, ale są. Ale... Natomiast w polskim prawie można ułaskawić
jedynie osobę prawomocnie skazaną. I prawo jest bardzo precyzyjne na ten temat i procedura ułaskawienia również precyzyjnie o tym mówię. Otóż, żeby nie narażać prezydenta na tego typu kazusy i na kompromitację w takich sprawach, stworzono ustawę Lex Obajtek, Lex Niewinność dla swoich, która jest prawdopodobna, żeby sprawa. Agenta Tomka tak łagodnie potraktowali, prawda? Ale wracając agent, do... Agent Tomek mówił w wywiadzie, no, to jest osoba, której no, nie mam olbrzymiego mniemania o jego profesjonalizmie, natomiast niewątpliwie mówi prawdę. Otóż agent Tomek powoływał się, mówiąc o tym umorzeniu sprawy, w której był już oskarżony, że był to wynik jego rozmowy z Wąsikiem i powiedziano mu, że zostanie to umorzone i to umorzono. To jest bardzo zamienne. Skoro jesteśmy przy CPA, to gdybyś mógł wytłumaczyć, bo władza pisowska podpiera się tym, że za poprzedniego rządu CBA sprawdzało Obajtka, no i nic z tego nie wynikło, czyli jest czysty. Nie, to manipulacja i nieprawda. To typowa taktyka PiSu i niektórych polityków PiSu, bardzo analogiczna do komisji Amber, do Batowskiej. Ja przy tym przyzwyczajony do tego, że jak coś jest nie tak, a ja to kontrolowałem, przeprowadziłem postępowanie, to się na mnie przy tej sprawie powołuje. Otóż w sprawie wójta Obajtka było prowadzone postępowanie kontrolne z uwagi na uzasadnione podejrzenia co do rozbieżności jego oświadczeń majątkowych ze stanem faktycznym i w tej sprawie stwierdzono nieprawidłowości. To, że w Sejmie minister Wąsik mówi, że rozbieżność kilkaset tysięcy pomiędzy majątkiem deklarowanym a faktycznie posiadanym to jest niewielka rozbieżność, jest skandaliczne, bo przypomnę, że my no, pryncypialnie za mniejsze rozbieżności ścigaliśmy nieżyjącego prezydenta Adamowicza czy innych prominentnych polityków, bo takie jest prawo. W związku z tym to jest takie trochę bagatelizowanie tego problemu. Natomiast w tej sprawie były stwierdzone nieprawidłowości, sprawa została skierowana do prokuratury, prokuratura prowadziła postępowanie i niestety to postępowanie umorzyła. I tutaj jako CBA się spotkaliśmy z dwoma problemami. Otóż po pierwsze, halo, czy mnie słychać? Halo? Tak. Słychać. Bo zmienił się dźwięk. Z dwoma problemami. Po pierwsze, wówczas zażalić się na decyzję o umorzeniu mogły tylko strony. Nowelizacja, o czym chyba nie wiedział Wąsik w Sejmie, weszła w życie w lipcu 2013 roku, dająca prawo innym instytucjom, innym podmiotom, ale to i tak nie dawało CBA, czy mnie jako szefowi biura, możliwości reakcji na decyzję prokuratury, która przypomnę była wówczas niezależna, aczkolwiek można się zastanawiać, czy prokuratura w Krakowie bardziej sprzyjała władzy, czy sprzyja, to już zostawiam na inną dyskusję. Otóż CBA w tej sprawie miało powierzone czynności i również wykonywało czynności kontrolne i śledcze, a prawo mówi wprost, że niedopuszczalne są zażalenia ze strony organu procesowego, a CBA w takiej roli wówczas było. W związku z tym po umorzeniu, zresztą co było częste w praktyce prokuratury w sprawach o oświadczenia majątkowe, nie mieliśmy jakiejkolwiek możliwości manewru. Co do drugiego postępowania, o które się przywołuje w mediach z 2008 roku, no mamy o tyle sytuację groteskową, że o tą sprawę należałoby zapytać o sprawę jednego z prezesów spółek Skarbu Państwa, o Orlenu, należałoby zapytać wiceprezesa PZU, który był wówczas szefem, czyli no, tutaj musieliby panowie w gronie swoich szefów. Zatrzymajmy się przy tych kilkuset tysiącach, bo to mogą być małe pieniądze na skalę prezesa Obajtka, ale były olbrzymie pieniądze na skalę wójta Obajtka, prawda Marku? Ale ja rozumiem, że Pawłowi nie wypada powiedzieć wszystkiego i z nie różnych względów, natomiast ja weryfikuję oświadczenie Obajtka, więc jeśli mogę swoje ustalenia podać, to ja od razu powiem, co Obajtek zataił, prawda? No, ale ja już oświadczenia... Marku, jeżeli mogę wejść słowo. Przy istotą oświadczeń majątkowych napisanie prawdy. Napisanie prawdy. I nie jest to, czy to jest kwota duża, mała. Zgoda. Dla jednej osoby 500 tysięcy
czy milion upust na mieszkanie to jest taki ot rabacik, a dla innej osoby to jest kwestia 3-letniego kredytu i majątek, którego nie osiągnie w całym życiu. W związku z tym istotą, a my kontrolujemy i oświadczenia majątkowe są przygotowane i dla premiera, i dla wójta Pcimia. I my kontrolujemy świadome, bo skąd się bierze zawiadomienie? Chcę dokładnie podkreślić. Tu nie chodzi o to, czy to jest mała, czy duża rozbieżność. Chodzi o element przestępstwa z artykułu 233 kodeksu karnego. Każdy z panów wypełnił oświadczenie majątkowe, ja również. Tam jest takie pouczenie, że świadome podanie intencjonalne nieprawdy wyczerpuje znamiona artykułu 233, który obecnie jest, czyli składania fałszywych zeznań, który jest zagrożony karą do 8 lat. I tutaj chodzi o fakt podania. Pamiętajmy, o co chodzi. Chodzi o to, żeby wykrywać możliwość otrzymywania lewej kasy. Po prostu. Chodzi o to, żeby system oświadczeń majątkowych nie pozwalał, czy był straszakiem dla potencjalnie nieuczciwych polityków, samorządowców, osób publicznych, aby utrudnić ukrywanie ewentualnego nielegalnego majątku. Przepraszam, Marku, za... W pełni się zgadzam. Jedźmy teraz chronologicznie. Minister Wąsik się skupił na tym, że on zaniżył wycenę domu, a to jest najmniej istotny, bym powiedział, element całej układanki. Bo on tak jest 100 tysięcy prawie złotych, to, tak. Znaczy, to jest żenujące, że koordynator służb odpowiadający za korupcję, wójt wiceszef CBA, bagatelizuje to, że ktoś wprowadza w błąd świadomie w ramach zeznania o swoim majątku, podaje nieprawdę aż na taką kwotę. Myśmy naprawdę ścigali w historii biura za o wiele mniejsze kwoty, bo chodzi o fakt podania nieprawdy i o nieuczciwość wypełniającego deklarację. I to jest istotą zawiadomienia do prokuratury. Nie, tu kwota 5 milionów 2 tysiące złotych nie ma znaczenia. Jedźmy dalej za Bajtkiem. Zataił mieszkania, zataił działki, nie wpisał na przykład działki, które miał w użyczenie, a jestem przekonany, że na tej działce stoi dzisiaj szlacheckie gniazdo. Zataił jakiś kredyt. No on po prostu, każde oświadczenie rozjeżdża się w sposób nieprawdopodobny z tym, co w danym okresie już miał. To pokazuje, że człowiek przez cały okres spełnienia funkcji samorządowej generował jakieś dochody absolutnie nieujawnione, bo my jako osoby publiczne jesteśmy zobowiązani wpisać nawet darowiznę od brata, matki, pożyczkę, cokolwiek. A więc musimy mieć pełny ślad po środkach finansowych, które są w naszej dyspozycji, obojętnie z jakiego one źródła pochodzą. Więc u niego to nie było. Co więcej, po tej kontroli on dom, który już wówczas miał zarzut postawiony, że zaniżył jego wycenę, obniżył do 150 tysięcy złotych, bo on w tej sumie bilansowej, tak mi się wydaje, robił sobie miejsce, żeby komin mu zbytnio nie rósł. No to jest rzecz absolutnie niebywała. No nie ma możliwości dorobienia się 6 domów, działek wartych kilkaset tysięcy złotych, czy nawet ponad milion, bo pewnie sumarycznie ta kwota taka będzie. Nie ma możliwości takiej, żeby się dorobić takiego majątku, zarabiając 1 200 000 przez 12 lat samorządowej pracy, bo to są takie po prostu wynagrodzenia. No takie wynagrodzenia pobieraliśmy, bo taka jest siatka płac w samorządzie czy w administracji rządowej. Zatrzymajmy się przy ciekawej uwadze pana Dawida Butrowicza. Jeśli prezes Orlenu popełnił przestępstwo, należy ukarać. Jednocześnie sprawdziłbym wszystkich z różnych opcji i takie dworki jak pana, panie Sikorski. Słusznie, zgadzam się. Więc my się domagamy od Daniela Obajtka tylko tego, żeby zrobił to, co ja. To znaczy, żeby opublikował swoje oświadczenia majątkowe za kolejne lata, komplet, plus to, co polityk musi zrobić, czyli dołączyć PIT-y. No po to, żeby zobaczyć, czy opodatkowany dochód bilansuje się z tym wzrostem zamożności, prawda? I ja potrafię, robię to od wiele lat, potrafię wytłumaczyć, skąd moja rodzina miała środki na odbudowę zabytku. Pytanie, dlaczego tego nie robi Daniel Obajtek? I teraz, panie ministrze Pawle, no gdybyś miał z ostrożności procesowej, może nie mówmy o Obajtku, ale byłaby taka sprawa, gdzie są jakieś właśnie takie nieudokumentowane dochody,
przerzucanie własności na matkę, na brata, która tam nagle wystrzeliwuje, prawda, z kawałka gruntu robi się wielka posiadłość. To co byś zrobił jako szef wywiadowców, jako szef CBA? Bo dla mnie laika, no to ja bym sprawdził tego brata i matkę, no a skąd oni mieli pieniądze na zbudowanie tych nieruchomości? Odpytałbym tych, którzy im to budowali, słuchajcie, płacili przelewami czy w gotówce? No i wtedy już byśmy wiedzieli, czy to było uczciwe, czy nie bardzo. Ależ to bardzo ważne pytanie i co bym zrobił? To, co mi nakazuje jako szefowi biura prawo, czyli po pierwszej publikacji, i my tak robiliśmy, po pierwszej publikacji medialnej zawołałbym zastępcę do spraw kontroli i dyrektora Departamentu Analiz i poprosiłbym o całe dossier i o przeanalizowanie tej sprawy, czy nie mieści się ona w naszych kompetencjach, czy czegoś nie przeoczyliśmy. No, służby państwowe powinny, podkreślam, powinny, w Polsce tego nie robią obecnie z uwagi na upolitycznienie, powinny reagować identycznie w podobnych sytuacjach, nie patrząc na to, czy mamy do czynienia z panem marszałkiem, z panem ministrem, z eurodeputowanym, premierem, prezesem. No, na tym polega niezależność i bezstronność działania urzędnika. Otóż ja bym... Ale więcej. Przypominam, jaka logika obowiązywała za naszych czasów. Tusk na swoją zgubę przez 2 lata umieścił na stanowisku szefa CBA Mariusza Kamińskiego, sądząc, że jest takim bolszewickim, ale państwowcem. Po to logika, i to było explicite powiedziane klubowi parlamentarnemu, będzie was pilnował Kamiński, nasz konkurent polityczny, więc wara wam, żebyście czegokolwiek próbowali, prawda? Czyli to była logika pilnowania uczciwości państwa przez naszych konkurentów politycznych. Słuszna, państwowotwórcza logika. A jak jest teraz? Teraz jest jeszcze gorzej, ponieważ no, nie chcę tutaj absolutnie, nie śmiem krytykować premiera Tuska, czy to był dobry ruch, czy nie. Natomiast no, przez te pierwsze 2 czy 3 lata doszło do głębokiej ideologizacji CBA. Ja próbowałem przez 6 lat no, tą młodzież często gniewną, często niedoświadczoną, trochę zbieraninę sfrustrowanych policjantów, strażników miejskich i harcerzy i paru fachowców sprofesjonalizować. Natomiast powiem no, coś smutnego z perspektywy wieloletniego przełożonego, bo byłem przez wiele lat też szefem i zastępcą szefa CBS-u. No, w miesiąc po moim odejściu instytucja cofnęła się do roku 2006, to znaczy znowu do pieśni patriotycznych i znowu do walki z wrogiem politycznym i dzisiaj jest tak upolityczniona, że nie widzę szans przed tą formą instytucji antykorupcyjnej, jaką jest CBA dzisiaj. Czeka nas rozwiązanie tej instytucji, weryfikacja wszystkich funkcjonariuszy, głęboka reforma. Ale mówiąc, co bym jeszcze zrobił? Otóż w tej sprawie znamienne jest, że nie reaguje żadna z instytucji państwa. Mamy kilka elementów. Po pierwsze, CBA dowiaduje się z mediów, że jednak może o czymś nie wiedziało. No, zawsze jest tak, że jak się kontroluje daną sprawę, prowadzi sprawę, to bazuje się na materiałach, które są dostępne wówczas. Pojawiają się nowe okoliczności tego materiału. Również z punktu widzenia prokuratury pojawiają się nowe okoliczności. Prokuratura z urzędu powinna podjąć postępowania, które umorzyła, bo myślę, że największym problemem dowodowym dla prezesa Obajtka dzisiaj nie jest kwestia oświadczeń majątkowych, ale to, że nagrania mogą świadczyć o 2 rzeczach, że kłamał w sądzie, czyli składał fałszywe zeznania. To jest, myślę, największy chyba problem prawny dzisiaj. Oraz to, że mógł złamać ustawę antykorupcyjną, o której wspomniał wcześniej Marek, która zakazuje prowadzenia działalności jakiejkolwiek gospodarczej. I wreszcie mamy 3. element, ale to chyba wynika z tego, jakim pan Obajtek, czyli funkcjonariuszami CBA, skarbowcami i tym podobnymi osobami, ponieważ w tej sprawie, niezależnie od oświadczeń majątkowych, niezależnie od tego, czy jest przestępstwo, czy nie, powinien wkroczyć Urząd Skarbowy i dokonać całościowej, kompleksowej kontroli skarbowej i prezesa Obajtka i całej jego rodziny, ponieważ urzucanie majątku i deklaracje prezesa Obajtka na wszystko mam pokrycie,
co jest dziwną deklaracją, nikt nigdy nie spotkał się, żeby... Coś tam większy pan. Tak, a teraz słychać? Nikt nigdy, mówienie o tym, że mam pokrycie na majątek, no jest takie bardzo sugerujące dla mnie. Natomiast różne tak zwane zachowanie majątki, przesuwanie transakcje, to są bardziej podobne do procesów, które można nazwać podobnymi do prania pieniędzy na majątku. Nie, ale chwila, moment. Prania chyba nie, bo pranie pieniędzy, proszę mnie skorygować, to jest przepuszczanie gotówki przez jakieś konta czy biznesy gotówkowe po to, żeby ją komuś oddać, mniejszą, ale już zalegalizowaną. A tu Obajtek przecież to wszystko na siebie bierze. Nie, ja powiedziałem. Nie. Pan marszałek się zgłasza, jako obajtkolog musi tutaj zabrać głos. Proszę bardzo. Ja powiedziałem, podobne do prania pieniędzy, to są transakcje utrudniające śledzenie przepływu majątku. Marku. Znaczy, ja bym się tutaj z Pawłem zgodził, że taki element może wchodzić w rachubę. Jedna z pierwszych działek, jej kulisy transakcji są takie. Kupuje 20-letni brat jego pierwszej żony po 2 latach, czy po 3, po 2 latach. Daruje tą działkę jako obca ojcowa ojcu Daniela Obajtka. Ten ojciec daje użyczenie Danielowi Obajtkowi. A więc mamy do czynienia z elementem wprowadzania pieniędzy przez kogoś, który prawdopodobnie nie miał szansy na taką kasę, żeby kupić 30-arową działkę nad samym morzem w bardzo atrakcyjnym miejscu, a dokonał takiej transakcji. No jest pytanie, kto dał tej osobie kasę na to, aby tą sfinalizował po prostu tą transakcję. Więc w mojej ocenie od samego początku mogło być tak, że on dysponował kasą niewiadomego pochodzenia i dokonywał transakcji również na inne osoby. Pytanie, czy my już dzisiaj wszystko wiemy, bo my siłą rzeczy możemy dotrzeć tylko do tych materiałów, gdzie Daniel Obajtek występuje w księgach wieczystych. Ale jasne. Być może są jeszcze inne. Czy pan minister potwierdzi, że jeśli tutaj doszło do łapówek, to że ci, którzy je dawali, a może czuli się przymuszeni do ich dawania, mogliby dzisiaj złożyć zeznania, dający łapówkę może uzyskać immunitet od odpowiedzialności karnej, prawda? Nie chcę mówić tutaj o tej konkretnej sytuacji. Nie wiem, czy to jest kwestia... Nie przesądzamy tego absolutnie. Natomiast dramatem polskiego państwa dzisiaj jest to, że my o tym rozmawiamy, że działania śledcze podejmuje pan poseł Sowa. Czy słychać? Halo? Działania śledcze prowadzą parlamentarzyści i dziennikarze, bo instytucje państwa są celowo w tej sprawie bierne. To jest dramat. My znaczy, możemy trzy instytucje. Urząd Skarbowy, bo jemu by się należały dochody za własność z niewiadomego pochodzenia, CBA i prokuratura. Jeszcze ktoś? To są minimum 3 z największym naciskiem na Urząd Skarbowy i CBA. Natomiast no, nie jest grzechem posiadanie dworku, posiadanie kredytu czy nieposiadanie majątku. Natomiast no, każdy z nas, obywateli, ma zobowiązania takie, a nie inne podatkowo wobec państwa. I pragnę przypomnieć, każdy, kto był u notariusza, a myślę, że większość z nas była, bo albo kupowała mieszkanie na kredyt, albo kupowała, albo coś sprzedawała, zawsze słyszy od notariusza, że w ciągu 5 lat Urząd Skarbowy może skontrolować daną transakcję, czy nie doszło do zaniżenia kwoty transakcji z uwagi na podatek od czynności cywilnoprawnych. Tak samo jest przy darowiznach. Przy darowiznie dla najbliższych są to darowizny zwolnione z podatku, natomiast muszą być w ciągu 5 roku zarejestrowane. Jest seria obostrzeń prawnych. Ale notariusz też pyta o pochodzenie środków i to jest zapisane w akcie notarialnym. Oczywiście i jest seria procedur, które w tej sprawie, w takich sprawach powinny być kontrolowane i dla mnie prezes Obajtek jest jedynie tylko przykładem. Ktoś tu napisał w komentarzu czubkiem góry lodowej, bo myślę, że w najbliższym czasie czeka
nas wszystkich, w szczególności parlamentarzystów, komisję może sejmową specjalną, śledczą lub dziennikarzy, analizowanie sytuacji we wszystkich innych spółkach Skarbu Państwa, które gwarantuje państwo, są naszpikowane kolegami koordynatorów, byłymi agentami CBA, jest tych osób około kilkudziesięciu, nie bardzo widać, żeby oni osiągali jakiś pozytywny efekt, bo... No właśnie, ciekawy aspekt, prawda, że ta pani, która kontrolowała jego oświadczenie majątkowe z ramienia CBA, zupełnym przypadkiem jest teraz prezesem spółki zależnej Orlenu. Jakby pan minister nazwał takie zachowanie? No, jest bardzo podobne do zjawisk nazywanych kumoterstwem, nepotyzmem, klientelizmem. Albo gorzej, prawda? No bo jeżeli to jest bezpośrednio powiązane, to już jest coś więcej. Ktoś to powinien analizować, natomiast nieszczęściem kolejnym państwa jest to, że mamy do czynienia z taką, nie chcę tego obrazić, ale taką dyktaturą kryminałów i w spółce Skarbu Państwa, i w sektorze publicznym. Obejmuje się według kryterium przynależności do grupy i sympatii, a nie profesjonalizmu. Ja przypomnę, ja spotkałem kiedyś byłego prezesa firmy Orlen Upstream przy okazji jakiegoś spotkania służbowego i z tego co pamiętam, to był wysokiej klasy inżynier specjalista, która się zna na tym, co robi Upstream. A Upstream, z tego co pamiętam, jest firmą powołaną przez Orlen do wydobywania gazu, ropy naftowej. To jest spółka inżynierska. To jest tak trochę, jak ja bym został dzisiaj szefem pilotów na Okęciu i próbował latać samolotem. Znaczy to są miejsca, to nie jest miejsce dla księgowej. Aczkolwiek... Słabo cię słychać, więc wróćmy do Marka na moment. Marku, na ile szacujesz w tej chwili rozdziel pomiędzy dochodami i tym, co pan prezes Obajtek mógł racjonalnie zaoszczędzić, a tym, co ma? Ja uważam, że okres jego publicznej działalności wójta, prezesa Armiru, to jest 1:6. Mhm. 6 złotówek wydawał złotówkę, znaczy majątek ma 6-krotnie większy niż dochody. Natomiast jego okres ostatnich 3 lat, już jak był prezesem Energii, później Orlenu, to też uważam, że on wydaje 2 razy więcej niż ma, chociaż zarabia dużo, możliwości są większe, ale ten. Natomiast jeśli Radku pozwolisz, to ja wróciłbym jednak do tych agentów w służbie Daniela Obajtka, bo ta pani, ja jutro będę w gminie Pcim, będę sprawdzał, czy nie miała umów, zlecenia, czy nie była zatrudniona w tej gminie już w latach 2013-15. Wiemy, że była zatrudniona w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak Obajtek został prezesem. My musimy te umowy, a mamy do tego z racji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora możliwość wyciągnięcia, my te umowy musimy wyciągnąć. Bo jeśli doszło do takiej sytuacji, że ona zaraz po odejściu z CBA rozpoczęła pracę na przykład w Urzędzie Gminy Pcim w jakimś charakterze, no to ja nie wiem, jak to nazwać. Wiem doskonale dzisiaj, że jesienią 2014 roku ta pani była bardzo mocno zaangażowana, miała dopilnować, żeby radni PiS-u wybrali Jarosława Szlachetkę na starostę Myślenickiego. Uczestniczyła w tej sesji. Znam kulisy tych rozmów. To jest również mój okręg wyborczy. To nie jest tak, że to jest po drugiej stronie Małopolski. To jest miejsce, w którym ja funkcjonuję na co dzień. Znam, powiedzmy sobie, poza elementami, które dzisiaj ujrzały światło dzienne, wiele informacji mam, które weryfikujemy, które sprawdzamy i też będziemy chcieli, jeśli się potwierdzą, poinformować o tym opinię publiczną. Więc to jest rzecz, która w mojej ocenie, no powiem szczerze, w moim mniemaniu o funkcjonowaniu służb specjalnych w państwie, no zaburza całkowicie moją logikę, muszę powiedzieć. Nie mieści się w głowie. No, dla mnie też uderzająca jest kontrast między sprawą Banasia a Obajtka. Bo w sprawie Banasia ja mam wrażenie, że PiS był autentycznie zaskoczony. Bo to człowiek, który był dzielny za komuny, prawda? A tu nagle jacyś gangsterzy, jakieś złote sygnety, złote te łańcuchy. Radku, ale nie wiemy, jak chodzą ubrani wspólnicy Daniela Obajtka.
Jeszcze. To prawda. No ale tam jakieś pokoje na godziny, no to się wszystko jednoznacznie kojarzy, prawda? A tu wiedzieli od początku, z kim mają do czynienia, bo sami wyczyścili go z zarzutów, które miał. Więc na czym polega promowanie gościa, o którym wiedzą, że jest trefny? No, polega na tym, na czym polega promowanie tego typu osób w innych organizacjach. Na wdzięczności, na więzach, na oddaniu i na tym, że ta osoba będzie wdzięczna do końca życia. No właśnie, myślę, że... czy już jesteśmy na takim etapie, że PiS na ważne stanowiska, gdzie jest dopływ do pieniędzy, dostęp do pieniędzy, promuje już tylko ludzi umoczonych po to, żeby ich trzymać za cojones, po to, żeby się no, odwdzięczali właśnie. Ale to już są mafijne klimaty, prawda? No ale tak jest. Ale w wielu przypadkach tak to wygląda niestety, co do intencji promowania takich ludzi. Ja myślę, że jednak prezes Kaczyński mógł być może nieświadomy, kiedy postawiono mu pierwszy raz obok niego tę czy inną osobę. Natomiast no widać, że ta partia ma olbrzymi problem z nepotyzmem, kumoterstwem, z budowaniem nieformalnych więzi i nie umie tych problemów rozwiązywać przez podstawową rzecz. To znaczy psy wartownicze, psy tropiące, psy takie policyjne zamieniono na pudle i przy całym szacunku no jestem psiarzem, na pudle i jamniki i do tego jeszcze bezzębne. I no to w dłuższej perspektywie musi doprowadzić do katastrofy. Po prostu tylko, ale też pamiętajmy, że to się nie zdarzyło dlatego, że ludzie nagle stchórzyli, tylko w iluś przypadkach takich, którzy chcieli pilnować ludzi władzy, zniszczono. Była ta pani major, która zrobiła sprawę kontrwywiadowczą Macierewiczowi. Byli prokuratorzy, prawda? Czy ty, prawda? To znaczy stworzono skutecznie efekt mrożący. Odstraszono ludzi celowo od pilnowania władzy. Różnymi metodami i mnie akurat niedawno wygrałem sprawę w sądzie w NSA, czyli w najwyższym sądzie, drugą sprawę z premierem, która no, pokazała, że CBA, no, znaczy, że rząd stosował taktykę odbierania certyfikatów, niszczono też jednego z doradców prezydenta Dudy w ten sposób. W związku z tym różnymi metodami, różnym osobom utrudniano działanie po to, żeby na to miejsce wprowadzić osoby całkowicie zależne. Ja mam pytanie, proszę wskażcie, może ktoś z obserwujących nas internautów wskaże jeden przykład w ciągu ostatnich 5 lat sprawy pryncypialnej prowadzonej wbrew woli polityków rządzących, sprawy korupcyjnej. Ja takiej sprawy nie znam. Kiedy ja byłem szefem, takich spraw było wiele, bo czy to był poseł Bury, czy poseł Biernat, prominentni politycy, czy choćby nieżyjący prezydent Adamowicz, którego miejscowe biuro ścigało o rabat kilkuset złotowych, czy 1000 złotych. A tu na jednym zrobił milion. I my pryncypialnie, nie patrząc, co nie budziło również uśmiechu, zadowolenia ze strony polityków, również z panem Radkiem mieliśmy trudne rozmowy dotyczące różnych działań, gdzie mieliśmy wątpliwości. Ja pamiętam, może ujawnię nasz taki personalny wątek, ale Radek wyraził wątpliwości co do intencji działania agentów CBA. Ja ich oczywiście broniłem. Dzisiaj muszę przyznać Radku rację. Znaczy mogłeś mieć rację, tak? To mogły być działania. O której sprawie mówisz? Mówimy o sprawie, o działaniach przy okazji różnych przeszukań, działań w sprawach informatycznych, różnych, gdzie również robiliśmy czynności w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I powiem szczerze, że patrzę dzisiaj na CBA i patrzę na tym, ja też odkrywam, kto kim był w CBA, kto się kiedy zwolnił i gdzie teraz pracuje. Jak patrzę na tych agentów zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa, to mogłeś mieć wtedy rację, tak? To znaczy, to mogły być działania nacechowane, z mojego punktu widzenia jako profesjonalne, ale ktoś mógł zadzwonić i powiedzieć, weź tam, dociśnij tego Sikorskiego mocniej, tak? Bo go nie lubimy. A jaką masz refleksję po latach w sprawie działalności wrocławskiego CBA i jego roli w aferze tak zwanej aferze taśmowej? Mam piękne popołudnie słoneczne w Kiszyniowie, proszę mnie nie dobijać. I nie niszczę całkowicie mojej wiary w państwo. Otóż mam bardzo mieszane, bardziej złe refleksje,
no, działałem na podstawie tego, co wówczas wiedziałem. Natomiast bardzo wiele to tak jak w grupach przestępczych. To znaczy, jak odchodzi jeden czy drugi szef gangu, to zawsze po awansach w grupie przestępczej widać, komu na tym zależało i kto zyskał. Otóż należy tak obserwować również awanse w CBA. Wszystkie osoby związane. Jednak od CBA jeden z twoich zastępców został ambasadorem w nagrodę. Nie, to zastępca, jeden z zastępców szefa ABW. Nie byłem w ABW nigdy. Przepraszam, ABW, tak jest, służby, ale inne. Tak jest. Znaczące, prawda? Tak. To są kolejna instytucja, która Obajtka powinna prześwietlać przy wydawaniu poświadczeń. Należy obserwować, tak, bo Obajtek powinien mieć, przepraszam, nie oświadczenie, ale dostęp do informacji niejawnych, który podkreślam, nawet prezesowi NIK-u odebrano dzisiaj, Banasiowi, mnie odebrano. Znaczy odebranie poświadczenia bezpieczeństwa jest bardzo proste. W przypadku prezesa Orlenu Marek dotknął bardzo ciekawej rzeczy. A proszę sobie teraz, wyobraźcie sobie jedną rzecz. Prezes Obajtek mówi o fuzji Lotosu z Orlenem i cały czas z tyłu mówi o oddechu Rosjan. I cały czas wszędzie wszyscy widzą Rosjan jako zagrożenie. No, tymczasem ta fuzja oznacza sprzedanie iluś spółek należnych Orlenu. No a jak już się raz sprzeda, to nie wiadomo, w czyje ręce one trafią, prawda? Można później odsprzedać. Znamy takie przypadki. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na element bezpieczeństwa państwa. Wyobraźmy sobie teraz, że o tym, o czym my dzisiaj mówimy, nie wie opinia publiczna, ale wie ambasada rosyjska w Warszawie. I przychodzi do pana Obajtka i mówi, panie Obajtek, no masz pan taki problem, taki, tych problemów jest 10. No, ja nie chcę mówić, że tak mogło być, ale po to są te wszystkie procedury, po to jest ABW, CBA, żebyśmy takich pytań nie zadawali. Abstrahując od tego, że po tym, co się wydarzyło, pewnie tak jak i po aferze taśmowej i wielu innych aferach, szampany w ambasadzie rosyjskiej strzelają i tylko agenci FSB są niezadowoleni, bo pewnie mniej ich jest potrzeba w Polsce, bo sami Polacy się potykają o własne nogi i sami się niszczymy. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa to jest sytuacja niedopuszczalna. Taka osoba, wokół której są takie wątpliwości, nie powinna spiastować takiego stanowiska i mieć dostępu do informacji niejawnych. To jest oczywiste z uwagi na wątpliwość. No, ale przypominam, że Polska za tego rządu w poprzedniej kadencji była jedynym krajem w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, która miała ministra spraw zagranicznych i ministra obrony z prawomocnie odebranymi poświadczeniami bezpieczeństwa. Przecież oni mieli tylko poselskie, bo te prawdziwe zostały im odebrane. Oczywiście, nie chcę być monotematyczny, ale Polska jest jedynym państwem w Europie, nie tylko Unii Europejskiej, ale w ogóle w Europie, o ile nie na świecie. No, nie chciałbym się na temat państw afrykańskich wypowiadać, pracuję jako doradca w Europie Wschodniej teraz, ale nie znam przypadku, gdzieby ministrem spraw wewnętrznych i jego zastępcą, jednocześnie koordynatorem służb specjalnych i jego zastępcą, były osoby skazane. Za nadużywanie władzy. Za nadużywanie władzy. Znaczy nie ma, mamy, jesteśmy wyjątkowi i to bolesne, bo ja mieszkam na stałe w Mołdawii za granicą i nawet tutaj w Mołdawii, jak słyszą, że jestem z Polski, to pada jedno pytanie, co się u was wyprawia, co się u was dzieje? Znaczy, tak jak Polska i tutaj Polonia była wskazywana jako przykład wielu pozytywnych procesów, tak teraz jesteśmy, powiedzmy wprost, pariasem w Unii Europejskiej i nie tylko, i również w państwach pozostałych, niż Unia Europejska. I ostatnio jeden z bodajże nowo mianowany prezes Sądu Trybunału Haskiego powiedział o tym, że no Polska nie spełnia kryteriów państwa prawa, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Biorąc nie byłaby pod uwagę, dziś przyjęta do Unii, to gwarantuję. Kwestie bezpieczeństwa, kwestie upolitycznienia aparatu prokuratorskiego, sędziowskiego i sposób zwalczania politycznej korupcji, zwalczania przeciwników politycznych, Polska nie spełnia żadnych kryteriów jako państwo kandydujące, aspirujące do Unii. W związku z tym to jest też problem dla Unii, o którym zresztą wszyscy wiemy. A wracając do sprawy Obajtka, Marku,
propaganda telewizyjna PiS-u i przedstawiciele władzy mówią o nagonce, o czepianiu się człowieka. No ty jako ten, który zaczął tą sprawę, co by ciebie, jak można tą aferę zakończyć? Co by ciebie usatysfakcjonowało? Bo z mojego punktu widzenia, gdyby gość opublikował oświadczenia majątkowe swoje i swoich najbliższych, plus swoje PIT-y, i tam bym zobaczył, że się wszystko zgadza, to jako pierwszy bym zwrócił honor. A co ty uważasz? Oświadczenie opublikuję za Obajtka, bo w jakiś sposób pomimo oporu aparatu państwa mi się udało te oświadczenia zdobyć w dużej mierze, więc wczoraj publikowałem za rok 2006, kiedyś za 2003, to jest pierwsze oświadczenie, które miałem, więc sukcesywnie będziemy publikowali i pokazywali te rozbieżności z tym, co napisał w oświadczeniu, a co rzeczywiście w tym danym momencie miał. Bo on na przykład w 2010 roku, jak był badany, zapomniał wpisać 4 domków na Pomorzu. Nawet 4 domków. Można zapomnieć. No, Palikot zapomniał wpisać samolotu. No czepiasz się człowieka. Ja wiem, jak się ma 20, to można zapomnieć, ale o 4 aż. Więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia dzisiaj tylko i wyłącznie Daniela Obajtka. Tak mi się wydawało, że chodzi o Daniela Obajtka, jego nieuczciwość w 2018 roku. Dzisiaj musimy popatrzeć na to systemowo, za bardzo zaangażowany jednowymiarowo aparat państwa w ukrywanie całej tej, w promocję tego człowieka, w umożliwienie mu dojścia na te szczyty. Przecież gdyby szczyty gospodarczej władzy, gdyby w 2016 roku ustawa nie została zmieniona, to on pod zarzutami nie mógłby w ogóle wejść do żadnego zarządu, w których Skarb Państwa ma udziały. W związku z powyższym my mówimy o utorowaniu drogi, o swego rodzaju dekrecie o bezkarności dla Obajtka, który mu zapewnił Kaczyński nie po raz pierwszy, i to jest odpowiedzialność Kaczyńskiego. Ten Obajtek jest jakimś elementem, on jest pewnie cwany, prawda? On potrafił się w tych mackach, w tej pajęczynie sprawnie poruszać, on omotał tych polityków PiS-u, bo ja też się zgadzam, my dzisiaj wiemy, mamy wiedzę o kilkunastu osobach, których najbliżsi krewni są w Orlenie czy w grupie Orlen, ale przecież tych spółek Skarbu Państwa jest dużo więcej. Za chwilę się okaże, że kilkadziesiąt, a może połowa parlamentarzystów PiS-u jest utopiona po uszy, prawda? A pamiętacie, jaka była afera, jak Schetyna powiedział, że Szarańcza obsiadła spółki Skarbu Państwa. Jezus Maria, jak? A to przecież w świetle tego, co dzisiaj wiemy, to łagodnie powiedział. Więc bez wątpienia mamy do czynienia z paramafijną organizacją, i to, czego ja dzisiaj, mówiąc szczerze, chciałbym, żeby przy okazji tej afery udało się zrobić, to dotrzeć z przekazem do wyborców PiS-u, że elektorat PiS-u całkowicie się rozminął z elitami PiS-u, z tymi, którzy ich reprezentują. Tu mamy do czynienia z oszustami, z ludźmi bezwzględnymi, cynicznymi, nastawionymi tylko na własny interes. Tu państwo nie ma absolutnie nic do czego. Tutaj interesowi partyjnemu tak naprawdę podporządkowano 100%. To jest nie do pomyślenia. Tym bardziej, że przecież PiS doszedł do władzy pod hasłami walki z rzekomymi... Dosyć korupcji, nepotyzmu i kolesiostwa. Których nie znaleźli przez 6 lat. No, ja nie mam zarzutów. Tusk nie ma ale zarzutów. Ale szukali. U mnie też szukali. Przecież pakowali się do urzędów marszałkowskich. Rok czasu siedzieli. Prześwietlali wszystko. Żadnego aktu oskarżenia. Ale chodzi o to, że ta różnica między retoryką a rzeczywistością jest tak duża. I to jest kluczowa i trzeba dotrzeć do ludzi z przekazem. Tacy bogobojni, tacy patriotyczni, tacy uczciwi, a teraz zaczynamy widzieć, jak jest naprawdę, prawda? Paweł. Obłuda jest początkiem zepsucia każdego i mówić jest bardzo łatwo. Oczywiście ja mogę powiedzieć, świetnie latam samolotem, nikt tego nie sprawdza. Problem się zaczyna, kiedy trzeba latać samolotem. I mówimy, nie chcę mówić trzeci raz o nieszczęściu naszego kraju, ale w Polsce, w każdym kraju są funkcje, które wymagają profesjonalizmu i takim miejscem są również spółki Skarbu Państwa. No, na Boga, czy chcielibyśmy, żeby pilotował samolot, nie wiem, kuzyn Obajtka albo syn premier Szydłowej, którym lecimy na wakacje, czy żeby autobusem dzieci do szkoły woził ktoś, kto jest tylko kumplem? No, są wymagane określone kwalifikacje i w sektorze
publicznym i w służbach specjalnych awansowano osoby, które takich kwalifikacji nie posiadają i w spółkach Skarbu Państwa również. W związku z tym ich szczęściem jest to, oni się będą trzymać tych swoich miejsc, ponieważ to by im się nigdy w życiu nie zdarzyło. Ale mówimy o wszystkich sektorach państwa, od służby zagranicznej poprzez no, jedynie samorząd nie jest tak zepsuty, bo tam działają inne zasady, bo działają, można zweryfikować. Ale można by przewrotnie powiedzieć, że demokracja jest systemem reprezentatywnym. Więc dlaczego mają rządzić tylko ci uzdolnieni fachowcy, którzy coś potrafią? Miernoty też chcą mieć swój czas. Dobrze, niech się uczą, przyuczają na bazowych, podstawowych stanowiskach i próbują awansować. Ja nikomu nie zamykam drogi. Natomiast mówiąc o systemie bezpieczeństwa państwa, bo tego dotykamy, że on nie działa, no to no państwo musi mieć swój system immunologiczny. Polska go nie ma teraz, ponieważ reakcje różnych takich przeciwciał, jakimi są służby specjalne, prokuratura, są podejmowane tylko na polecenie polityczne. I dlaczego mamy taki bałagan z oświadczeniami majątkowymi? Ano dlatego, że przez 6 lat rząd mówił tylko o ustawie o przejrzystości. Faktycznie w oświadczeniach majątkowych jest bałagan, jest wiele różnych aktów, 20 parę wzorów, to nie do końca jest dla wszystkich jasne, ale jesteśmy w Polsce jednym z nielicznych państw, gdzie oświadczenia majątkowe nie są publiczne. Ja jestem teraz w Mołdawii. Ale też pamiętajmy, kiedy zaczął mówić o ustawie o jawności życia publicznego. Wtedy, gdy się okazało, że pan premier Morawiecki ma działkę od Gulbinowicza, którą przepisał na własną żonę, prawda? I ta sprawa do dzisiaj nie została wyjaśniona. Drodzy panowie, szanowni państwo, w Mołdawii, najbiedniejszym kraju w Europie, nie dlatego, żebym się szczycił tym, że ja to wymyśliłem tutaj, bo ja wspieram tutaj różne reformy antykorupcyjne, jest Agencja do Spraw Kontroli Oświadczeń Majątkowych. Wszystkie oświadczenia są w formie elektronicznej. Wystarczy sobie kliknąć na stronę, 65 tysięcy oświadczeń z wyłączeniem wąskiej grupy pracowników wywiadu, kontrwywiadu i ichniego CBA z uwagi na bezpieczeństwo. Moje oświadczenie też jest. Można kliknąć na stronach. Moje też. Sejmowych i z czasów ministrowania i teraz jako europoseł ja jestem przejrzysty od tej strony. A dlaczego Obajtka? Przecież on za państwowe zarabia znacznie więcej niż poseł czy minister. On nie wygrał tam konkursu, tylko go PiS tam wysłał. No jako prezes nie musi składać oświadczenia majątkowego, jako prezes Orlenu, natomiast w Mołdawii te oświadczenia są dostępne, a najważniejszym elementem przy kontroli nieprawidłowości oświadczeń majątkowych jest tak jak w walce z mafią, to znaczy informacje się uzyskuje od wspólnika, od żony, od sąsiada. I sąsiad widzi, że pan marszałek zadeklarował dacie, a podjeżdża do pracy codziennie, czy do domu wraca BMW. I tam to BMW, jest Rolls-Royce'em oparty o zaufaniu. Ale dam panom internautom zadanie niewykonalne. Proszę znaleźć moje oświadczenie majątkowe w internecie. Jest to niewykonalne, ponieważ niektórych oświadczeń, ja wszystkie oświadczenia majątkowe wyrażałem zgodę na ich publikowanie, ale z uwagi na to, że chyba następny szef CBA zarabiał dużo więcej niż ja i otrzymywał może premię, może wyższą pensję miał, chociaż ja zarabiałem bardzo dobrze, zarabiałem lepiej niż premię, lepiej nawet niż pan minister Sikorski, przypuszczam. Moje oświadczenia zostały usunięte i nie może ich nikt znaleźć, ani dziennikarze. Ja nawet nie mogłem ich znaleźć, żeby sobie przypomnieć pewne rzeczy. Otóż chcę powiedzieć o tym, że ta dziedzina jest cały czas podlega manipulacji władzy, powinna być uporządkowana i mam nadzieję, że uda nam się w przyszłości przeprowadzić wreszcie ostateczną reformę i systemu bezpieczeństwa państwa i CBA, włącznie z likwidacją, utworzeniem całkiem innej instytucji, i utworzyć system oświadczeń majątkowych, które będą bardzo proste w treści, będą publiczne i dokonać audytu we wszystkich spółkach Skarbu Państwa, żeby je wyczyścić z nepotyzmu, kumoterstwa i mówię to nie dlatego, że chcę być jakimś super przyszłym bohaterem, natomiast ludzie, którzy mówią tylko o pryncypialności, o walce z korupcją, bardzo im to łatwo robić i ja w tej sprawie nie ufam ani Kamińskiemu, ani Wąsikowi, bo trudno zaufać osobie, której syn zaczyna pracować w nieznanych okolicznościach w Banku Światowym, a ojciec mówi, że o tym nie wiedział i nie miał z tym nic wspólnego. No, trzeba zacząć od siebie, robić porządek. Ten obraz, który wyłania się przy okazji sprawy Obajtka, to jest obraz paraliżu instytucji,
co normalnie byłoby kwestią do komisji śledczej, tylko tej też nie będzie, bo większość sejmowa na to nie pozwoli. Czyli można tego nie wiemy, bo może się większość wcześniej czy później pojawić nawet w tym parlamencie. A właśnie, ciekawe są wypowiedzi ludzi Gowina, prawda? Tak. Porozumienia. I też niektórzy senatorowie pisowscy zaczynają mówić, że nie o takie Polskę walczyli, prawda? Ale to zaczyna być ciekawe. Jak sądzisz, Marku, pytam polityka, co Kaczyński z tym zrobi? No bo ma ewidentny problem, prawda? On musi to czymś, musi to albo rozwiązać, to znaczy wziąć Obajtka w obroty, a jak ten nie będzie umiał się wytłumaczyć, to go wywalić, ale już za dużo zainwestował w chwalenie go, jak to jest dotknięty wolą Bożą i tak dalej, albo musi tą aferę czymś przykryć, czymś dużym, typu aresztowanie Tuska za Smoleńsk. No bo nic mniejszego tu nie pomoże. Ale Obajtek sześciokrotnie większe zainteresowanie ma niż kwestia Smoleńska w tej chwili i tych nagrań. Więc no, myślę, że trzymanie Tuska by się przebiło. Nie sądzę, żeby jednak do tego doszło. Zaraz na to odpowiem pytanie, natomiast ja się zgodzę z Pawłem, że to jest wyzwanie, które przed nami stoi, że tak trzeba będzie zrobić, natomiast PiS miał zupełnie inny plan. On właśnie takich ludzi widział na stanowiskach. Takich, którzy bezkrytycznie podejdą, zrobią to, czego czołówka polityczna czy prezes Kaczyński będzie oczekiwało. Jeśli my dzisiaj patrzymy z takiego punktu widzenia, jak wyjść z tej całej sytuacji, no to przede wszystkim trzeba to rozliczyć do spodu. I mi się podoba zachowanie Porozumienia, powiem szczerze. Całkowicie zdystansowani. Uważają, mówią to nawet publicznie już w tej chwili, że sprawę trzeba wyjaśnić. No, to, co opinia publiczna ujrzała, to są fakty, bo to konkretne dokumenty, konkretne lokalizacje. No my możemy się dzisiaj kłócić, czy ten majątek ma wartość 10 czy 15 milionów złotych, ale to nie ma, tak jak Paweł na początku powiedział, żadnego znaczenia wartość. Jest sam fakt, że on jest i że na ten majątek, czy brakuje miliona, czy 15 milionów, no to po prostu brakuje kasy. Brakuje źródła pochodzenia tej kasy. Czy ona była z brudnych pieniędzy, z prania, czy z lewych dochodów? To jest oczywiście zadanie dla organów państwa, dla służb, żeby to wyjaśniły. Ale ona po prostu była. Obajtek dysponował taką kasą. Czy on sam dysponował? Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Bo przecież czegoś te folie zawiezione w obecności Kaczyńskiego pod Radą zostały sfinansowane. No, to jest też określone. Te pieniądze były używane również w interesie partyjnym. Na szykowanie spektakli. Te zdjęcia polityków PiSu, którzy za tym stoją, a zawsze za tym stał Jarosław Kaczyński, no są po prostu znane wszystkim. To w 2013 roku Kaczyński, wiedząc, jaka jest sytuacja procesowa również Daniela Obajtka w Sejmie, wydał mu zaświadczenie o jego uczciwości. No to dlaczego to zrobił? To nie jest pytanie dzisiaj Obajtka. Tutaj chodzi tak naprawdę o cały obóz rządowy, zdegenerowany, zepsuty, w części z wyrokami, nawet jeśli Duda ułaskawił, i my to po prostu no, musimy. W mojej ocenie tutaj jest potencjał do zmian świadomości, czy mentalności, czy postrzegania tych kwestii w wymiarze ogólnopolskim, bo to jest chyba absolutnie nie do przyjęcia to, co się stało, no, w szczególności dla wyborców PiSu. No co im dzisiaj powie Kaczyński? Że oni ciężko nie pracowali? A jak ciężko pracowali po kilkanaście godzin, to dlaczego nie mają dwóch, trzech godzin? To jest to pytanie. Czy zwolennik PiSu wreszcie nie poczuje się frajerem, że mi dali 500+, ale tam to prawdziwe pieniądze, prawda? Ale dzisiaj jest też tak, że publiczna no stała się jakimiś obrońcami, prawda, Obajtka, starają się za wszelką cenę no, pokazać, że nieprawidłowości może są gdzie indziej, zmienić temat. Naszą rolą jest, i nie ukrywam, że i z Czarkiem Tomczykiem, z Borysem na ten temat rozmawiam, bo my musimy z tą informacją dotrzeć, bo tutaj normalne kanały nie są w stanie
zadziałać. Bo inaczej naprawdę będzie Budapeszt. To znaczy, że gospodarka będzie opanowana przez partię rządzącą i ich pociotków, że 80% mediów będzie pod wpływem partii rządzącej i że system już będzie domknięty, nie będzie już konkurencyjny i nie będzie demokratyczny. W tym sensie, że demokracja to jest taki system, w którym rząd może przegrać wybory, a oni tworzą system, w którym rząd nie może przegrać wyborów. Ja uważam, że jesteśmy na ostatniej prostej do takiego systemu i to jest, to nie jest tak, że my dostaniemy jeszcze jakąś szansę. Znaczy, my nie możemy tej zmarnować. Zmierzając ku końcowi, Pawle, proszę. Nie jestem politykiem, ale chciałbym poradzić jedną czy dwie rzeczy. Otóż jeszcze żartobliwie a propos zatrzymania Tuska, to możliwe, że coś się kroi, ponieważ CBA zamówiło BMW X7, to jest największy SUV na rynku, bardzo ekskluzywny, możliwe, że w tym celu, bo nie widzę innego uzasadnienia dla kupienia takiego auta, w związku z tym możliwe, że coś wisi w powietrzu, jeżeli chodzi o zatrzymanie Tuska. Ale prasa psychoprawicowa podnieca się tą rozmową nagraną w gabinecie Tuska, z której nic nie wynika, jakby to miało odgrzać temat, jakby to było jakieś propagandowe przygotowanie do tego, prawda? Natomiast panowie obydwaj jesteście bardzo doświadczeni, jeżeli chodzi o wydatkowanie funduszy unijnych i myślę, że w sprawie, i rozmawiałem niedawno ze swoim przyjacielem, byłem bardzo ważnym politykiem węgierskim, otóż opozycja tam zaczyna wygrywać w sondażach, ale on mówi jedną rzecz, wybory są za rok, a za pół roku rząd będzie rozdawał środki unijne. I myślę, że w sprawie prezesa Obajtka mamy zbieg różnych patologii. Mnie akurat, ja się nie emocjonuję akurat działkami, domami, to jest kwestia dla Urzędu Skarbowego. Ale proszę zauważyć, że choćby w przypadku zatrudnienia syna premier Szydło, mamy taki oto zbieg okoliczności, że ludzie, którzy decydują o środkach unijnych, zasilają konkretne firmy z środkami unijnymi, później tam znajdują zatrudnienie ich rodziny. I myślę, że szerzej patrząc na tą sprawę, to może to jest sprawa nie tylko dla polskiej prokuratury, ale również dla prokuratury europejskiej czy dla OLAF-u. No jest jakiś powód, dla którego Ziobro wstrzymał proces przystępowania Polski do prokuratury europejskiej właśnie. Polska jest jednym z czterech bodajże państw, które włącznie z Wielką Brytanią, która, nie czterech albo pięciu, nie chcę się spierać, włącznie z Wielką Brytanią, która już wyszła z Unii Europejskiej, która tego mechanizmu nie zaakceptowała. A Polska jest też jednocześnie jedynym państwem, to jest nie do uwierzenia, nawet Rosjanie mi nie wierzyli ostatnio, Białorusini, jak tłumaczyłem, że w Polsce prokuratorem generalnym z bardzo szerokim mandatem, kompetencjami jest minister sprawiedliwości, który ma również bardzo szerokie kompetencje, który jest szefem partii koalicyjnej i ma w wianie spółki Skarbu Państwa, które wydatkują środki unijne. No, po prostu, fundusz sprawiedliwości, który miał być na ofiary przestępstw, a jest na propagandę partyjną Rydzyka i Bóg wie jeszcze co. Także sugerowałbym jako ekspert od bezpieczeństwa spojrzeć na tą sprawę również z punktu widzenia nie tylko co osiągnął Obajtek, ale co osiąga partia, która go tam wysłała ze strony Orlenu. To znaczy jakie inicjatywy są finansowane, jak wygląda fundusz reklamowy. No przypomnę, że były prezes Orlenu ma zarzuty o jakieś śmieszne w porównaniu z kwotami, o których teraz mówimy. Jakiś jeden festiwal czy coś takiego, prawda? Ja bym przejrzał umowy sponsoringowe. Myśmy kiedyś z ministrem skarbu Władkiem Włodzimierzem Karpińskim robili taką analizę, żeby przestraszyć trochę ministerstwa z wydawania środków czy spółki Skarbu Państwa na fikcyjne czy nie do końca potrzebne umowy prawne. Sponsoring, umowy reklamowe i to będzie, to trzeba zrobić w przyszłości i sugerowałbym też, żeby panowie politycy też również o tym myśleli, nie tylko o jednostkowym Obajtku i o tym, co on ma, tylko trzeba będzie dokonać szerszego oglądu, przeglądu państwa. No przede wszystkim Ale wzmacniając to, co powiedział pan minister, to ja przypominam, że Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej to nie są fundusze strukturalne BIS, z których będziemy budować mosty, obwodnice i drogi, tylko to ma iść na głównie trzy rzeczy. Zdrowie, okej, cyfryzację, okej, i transformację energetyczną.
o co zakład, która polska firma dostanie najwięcej środków na transformację energetyczną i kto będzie tymi pieniędzmi sterował w wiadomym kierunku. Więc sprawa Obajtka ma także ten aspekt. To trzeba zapobiec rozkradzeniu tych gigantycznych pieniędzy. Rząd mówi, że szczepionki są finansowane przez Unię. Mojej mamie się wydaje, że są przez rząd finansowane, bo już jest zaszczepiona. Ludzie nie widzą tego, skąd są, które pieniądze są skąd. I tak jak rząd mówi o tym, że teleporady też są finansowane przez Unię. I myślę, że... Nie. Prawie szczepionek to mnie najbardziej śmieszą te reklamy w radio, które słyszę co chwilę, które reklamują szczepionki, których nie mogę dostać. Ale dochodzi do paradoksu takiego, że na przykład reklamuje się w radio Fundusz Sprawiedliwości o tym, że jest, albo reklamuje się w radio, reklamuje się pomoc restauratorom, którzy są zamknięci, a to jest pomoc realizowana również ze środków Unii Europejskiej. Panowie, musimy zmierzać do końca. Dziękuję bardzo za udział. Dziękuję Państwu za uwagę. A jeśli oglądali nas także zwolennicy partii rządzącej, to chciałbym tylko przypomnieć, że doszła ona do władzy na hasłach takich jak pani premier Beaty Szydło i Jarosława Kaczyńskiego. Wystarczy być uczciwym, wystarczy nie kraść. I to dedykujemy tym, którzy nie pozwalają na wyjaśnienie sprawy pana prezesa Daniela Obajtka. Dziękuję bardzo. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w twoim domu. Jeśli się państwu podobało, proszę o szerowanie, lajkowanie i udostępnianie i podawanie dalej. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do następnego odcinka.